Witam wszystkich w kolejnym aceranku. Dzisiejsze nasze rozważania chciałbym, abyśmy poświęcili tematowi, który może i jest często poruszany, ale nie wiem, czy zawsze mądrze i nie wiem, czy zawsze skutecznie. Chciałbym dzisiaj mówić o Bożej miłości i Bożym przebaczeniu. Dlaczego mówię, że w złym świetle trochę przedstawia się temat Bożej miłości, Bożego przebaczenia? No, z tego powodu, że zbyt często słyszymy o takiej bezwarunkowej Bożej miłości, bezwarunkowym Bożym przebaczeniu, które Bóg oferuje każdemu i wszystkim. I w zasadzie nie bardzo wiadomo, dlaczego ci, którzy wiernie służą Bogu, nie wychodzą przy tym wszystkim trochę na frajerów, skoro jest cała masa takich, którzy bez jakiegokolwiek wysiłku duchowego i którzy tak naprawdę bez jakiegokolwiek wezwania do zmiany swojego życia mają dokładnie to samo, co ci, którzy wiernie służą Bogu. Chciałbym zwrócić się do Księgi Michała. Może ktoś powie, że to Stare Przymierze, ale cóż z tego, że Stare Przymierze? Czy ono nie było piękne? I w rozdziale 7, w wersecie 7 czytamy: lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia, mój Bóg mnie wysłucha. To, co ciekawe w tym fragmencie i na co warto zwrócić uwagę, to pewna, no chyba zapomniana prawda. Otóż mamy do czynienia z człowiekiem, który niewątpliwie kocha Boga, niewątpliwie uznaje Go za swojego Boga, Boga swojego zbawienia. Niewątpliwie ten człowiek wierzy, że Bóg go wysłucha, ale jak mówi ósmy werset, jest w niedoli. Jest w niedoli. Czyli może się tak przydarzyć, że człowiek, który należy do Boga, może popaść w pewną niedolę. Kontekst tego fragmentu szerszy, przejdziemy do wersetu 18, mówi tak: któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? A więc ten człowiek kochający Boga, jak widać wyraźnie z kontekstu, dopuścił się przestępstw wobec tego Boga, którego przecież kochał. A może było tak, że właśnie w wyniku tych przestępstw otrzeźwiło go i zobaczył swoją winę, zobaczył zło, którego dopuścił się wobec Boga. I teraz, będąc w niedoli, nic innego nie robi, jak dokładnie zacytuję: mój Bóg mnie wysłucha, bo ja na Niego wyczekuję. Bo ja na Niego wyczekuję. Jeden z niezwykle ważnych aspektów Bożej miłości jest to, że Bóg działa we właściwym czasie. Nie znoszę ludzi, którzy twierdzą, że już oto teraz musi być Boża odpowiedź. Nie musi. W ogóle żadna nie musi być. Nigdy. Bóg nie jest zobowiązany do tego, żeby jakiemukolwiek człowiekowi natychmiast przychodzić z odpowiedzią, z pomocą. Jest suwerennym Bogiem i ma prawo do tego, żeby działać jak chce, gdzie chce, kiedy chce. Jest wiernym Bogiem, w związku z czym każdy, kto do Niego woła, może być pewien, że Bóg słyszy Jego głos i w Jego sprawie zaingeruje. Ale my na to czekamy w wierze.
a nie dlatego, że nam się coś należy. Jeżeli popełniłeś jakieś przestępstwo wobec Boga, jeżeli zgrzeszyłeś, to wyczekuj na Boga swojego zbawienia. On poprzez ten czas, kiedy pozornie niewiele się dzieje, kształtuje twoją osobowość, kształtuje twoje serce. Być może do twojego serca przychodzą napomnienia, być może Bóg przypomina ci, co uczyniłeś. Być może też Bóg w tym czasie pokazuje ci, jaka jest droga wyjścia, co należy uczynić. Dlatego trzeba spokojnie i cierpliwie zaufać Bogu i wyczekiwać na Jego działanie. Żadnych nagłych ruchów. Jeżeli wiemy, że On jest naszym Bogiem, to wiemy wszystko, czego potrzebujemy. Dlatego, że 19 werset powiada, On zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci je do głębin morskich, jak wszystkie nasze grzechy. A więc możemy być pewni, że nasz Bóg nas nie pozostawi w tej trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy, przecież z własnej nieprzymuszonej woli. Przecież grzech, którego się dopuściliśmy, nie zrodził się w nas dlatego, że Bóg nas namówił do tego grzechu, ale dlatego, że z jakiegoś powodu daliśmy się grzechowi oszukać. Może chcieliśmy się dać oszukać, a może uznaliśmy, że to rozwiązanie, które podpowiada grzech, jest lepsze, mądrzejsze od tego wszystkiego, czego uczy nas Słowo Boże. Bóg chce mieć bliską społeczność z tymi, którzy do Niego należą. Bóg chce mieć społeczność z tymi, którzy w swoim sercu przeżywają prawdziwą skruchę, przeżywają prawdziwy smutek z powodu grzechów, których się dopuścili. Dlatego, że to jest najlepsza droga do tego, aby w taki nowy, świeży sposób być w bliskiej społeczności z tym, który jest Bogiem naszego życia. Nie słuchaj diabła, który przychodzi i wmawia ci, że Bóg cię porzucił, bo to jest nieprawda. Nie słuchaj diabła, który przychodzi i mówi, że nie zasługujesz na nic, bo to jest i nie jest prawdą. Jest prawdą, ponieważ my nie za zasługi mamy społeczność z Bogiem, a nie jest prawdą, ponieważ Bóg jest Bogiem zbawiającym. Chrystus powiedział, że każdy, kto do Niego przyjdzie, zostanie przyjęty. Nikt nie będzie odrzucony precz. Tak powiedział Chrystus, a ja się trzymam Jego słowa. Nie obchodzą mnie teologie różnych ludzi, którzy podważają ten prosty zwrot. Interesuje mnie słowo Jezusa. Jeżeli Jezus mówi, jak przyjdziesz do mnie, to ja cię nie wyrzucę precz, to tak jest. A więc nie bój się. Przychodź do Jezusa. On nie wyrzuci cię precz. On nie usunie cię. On nie zrezygnuje z ciebie. Słowo Boże mówi też, że jeżeli już On cię przyjmie, to nikt nie będzie mógł wyrwać cię z Jego ręki. Nie będzie takiej możliwości. Żadne stworzenie nie wyrwie cię z ręki twojego Zbawiciela. W Chrystusie jesteś bezpieczny. Tak, czasami zdarzają się sytuacje, w których popełniamy błędy. I wtedy cierpimy z tego powodu, wtedy jest nam smutno. Wtedy po prostu przeżywamy swoją winę. I dobrze, że tak jest. Dobrze, że tak jest, ponieważ nie może tak być, żeby wierzący ludzie najpierw dopuścili się grzechów, a później jednym machnięciem ręki powiedzieli, no było, minęło, nie ma sprawy. To jest niewychowawcze, nieedukacyjne. To nas niczego nie uczy. Wręcz odwrotnie, to nas uczy bezchołowia. To nas uczy byle jakiego życia. A Bóg nie chce nas nauczyć byle jakiego życia i Bóg nie chce, żebyśmy żyli byle jakim życiem.
bo On ma dla nas przygotowane święte życie. I On pragnie, abyśmy żyli świętym życiem, bo żyjąc świętym życiem, mamy możliwość bliskiej społeczności z Nim. Nie ma takiego grzechu, który popełniłeś jako człowiek wierzący, którego Bóg ci nie jest w stanie przebaczyć. No chyba, że ty nie chcesz przebaczenia i ty nie chcesz żyć z Bogiem. Bóg uszanuje twoją decyzję. Twoja sprawa. Ale jeśli płaczesz przed Bogiem, jeśli wyznajesz swój grzech, to Bóg, jak czytaliśmy, zmiłuje się nad tobą, zmyje twój grzech, zmyje twoją winę i wrzuci je do głębi morskich, tak jak wszystkie inne grzechy. Ten zwrot, że wrzuci do głębi morskich, pokazuje nam, że Bóg odrzuca grzech od nas, oddziela grzech od nas daleko i głęboko, tak że już nikt nie może po niego sięgnąć. Głębiny morskie dzisiaj dla nas są symbolem tego, że tam nie możemy dosięgnąć. I to właśnie mówi nam Bóg o grzechu. On nas nie dosięgnie, ale też i my po Niego nie jesteśmy w stanie znowu sięgnąć. Cudownie jest należeć do świętego Boga i cudownie jest żyć ze swoim świętym Bogiem. Cudownie jest być Mu wiernym, ale pamiętajmy, zdarzają się nam sytuacje, kiedy upadamy, kiedy popełniamy błędy. Trudno, zdarzają się. Ubolewajmy nad tym i poprzez naszą wierność Bogu, poprzez nasze oddanie Bogu, bądźmy ludźmi, którzy minimalizują takie sytuacje. Ale pamiętajmy, że zbawieni jesteśmy z łaski. A wszelkie obietnice, jakie mamy od Boga, są wynikiem Jego łaski, Jego miłosierdzia, a nie wynikiem naszych zasług. Dlatego możemy spokojnie przychodzić przed Boży tron. Dlatego możemy wypłakiwać przed Bogiem swoje oczy, swoje serca, swojego ducha, wiedząc, że dopuściliśmy się tego, co złe, ale też wierząc, że On, zgodnie z tym, czego uczy pierwszy rozdział, pierwszego listu Jana, wybaczy nam wszystkie grzechy i na nowo przyprowadzi nas do społeczności ze sobą. Jakże wspaniałego i cudownego mamy Boga i Ojca. Jakże wspaniałego i cudownego mamy Zbawiciela, pośrednika pomiędzy nami a Bogiem Jezusa Chrystusa. Możemy Bogu być wdzięczni za to, co przygotował dla każdego z nas na cały ten dzisiejszy dzień. Drogi bracie, droga siostro, podnieś głowę do góry. Jeżeli ten poranek będzie pożegnaniem z grzechem, to jakże wspaniały będzie cały dzisiejszy dzień. Jakże wspaniały będzie wieczór, jakże spokojnie za kilkanaście godzin udasz się do swojego łoża i spokojnie zaśniesz, bo wiesz, że Bóg ci przebaczył. Amen.